Kalendarium. 23 listopada 1927 roku. O 5 nad ranem padła Kasztanka, ukochana klacz marszałka Józefa Piłsudskiego. Miała 17 lat. Kasztanka przyszła na świat w folwarku w Czaplach Małych hrabiego Eustachego Romera. Została podarowana przez właścicielkę strzelcom 1 Brygady Legionów Polskich i trafiła na służbę do komendanta Józefa Piłsudskiego. To właśnie na niej Piłsudski wkroczył do Kielc. Po raz ostatni marszałek dosiadał Kasztanki 11 listopada 1927 roku podczas defilady w Warszawie na Placu Saskim. Koń Piłsudskiego był otoczony miłością właściciela i kultem w całej Polsce. Skóra Kasztanki po śmierci została zdjęta i wypchana. Od 1935 roku do wybuchu II wojny światowej znajdowała się w Belwederze. Po wojnie, podczas inspekcji magazynów Muzeum Wojska Polskiego, marszałek Michał Rola-Rzymierski nakazał wyrzucić wypchane zwierzę. Poznaję to bydle. Już mnie raz kiedyś kopnęło. Nie ma potrzeby tych szczątków przechowywać, powiedział wściekły.